pieczemy mazurki. Takie warsztaty tuż przed świętami Wielkiej Nocy odbyły się w Café Leniwiec. Klubokawiarnia, która znajduje się na osiedlu na Murawie, każdego roku przed najważniejszymi świętami dla chrześcijan organizuje tematyczne zajęcia dla najmłodszych. Tym razem dzieci miały zadanie kulinarne. Dzisiaj będziemy piec wielkanocne mazurki i przeozdabiać je właśnie naturalnymi składnikami bez żadnej chemii. Od 3 lat prowadzimy warsztaty kulinarne i plastyczne. Jest zainteresowanie tym tematem, także dlatego prowadzimy też tego rodzaju warsztaty. Dzieciakom bardzo podoba się gotowanie, także my też spełniamy ich oczekiwania. Bo te warsztaty z jakich punktów będą się składały? Na początku będziemy dowiadywać się, z czego robione jest ciasto na mazurki. Później będziemy własnoręcznie wykładać foremki i one, kiedy będą się piekły w piecu, my będziemy się wtedy bawić, a potem będziemy je przyozdabiać w wielkanocne wzory. Zdaniem organizatorów przedświątecznych warsztatów takie zajęcia dla najmłodszych są wielką frajdą. Mimo tego, że świetnie się bawią, to także poznają zagadkowy świat kuchni. Dla dzieci ważny jest dotyk, smak. Poznają świat właściwie na początku przez te 2 zmysły, a na warsztatach kulinarnych mogą próbować, mogą dotykać, mogą sprawdzać, czy coś lubią, czy czegoś nie lubią. Tutaj będziemy mieć daktyle, rodzynki, jagody goi, także tych składników będzie bardzo dużo i będziemy mogli ich popróbować. Bo niewątpliwie takie warsztaty są pewną nauką, a co z samą zabawą? A to jest zabawa. Jeśli Państwo zobaczą, to dzieciaki będą się przy tym świetnie bawić, ugniatając ciasto, próbując. Będziemy się też trochę bawić, będziemy poznawać, rozmawiać o Wielkanocy. Także dla dzieciaków jak najbardziej to jest jak największa frajda. To nie jest, to przede wszystkim jest zabawa, nauka jest tylko dodatkiem. Będziemy poznawać zwyczaje wielkanocne, będziemy trochę rozmawiać o wiośnie, o tym, co będzie towarzyszyło zbliżającym się świętom. Także co znajduje się w koszyku, co jest symbolem świąt. Rodzice dzieci, które wzięły udział w warsztatach Pieczemy Mazurki, także są zdania, że tego typu zajęcia najmłodszym mogą dać wiele. Oferta klubokawiarni Leniwiec pokazuje, że dziecko może uczestniczyć w kreatywnej zabawie. Uważamy jako rodzice, że warto zawsze takie wartości przekazywać. Sami lubimy w domu często gotować, piec i no, żeby to zaszczepić w tych naszych dzieciach, no to powinniśmy to kultywować, prawda? Właśnie co takie warsztaty mogą dać? No przede wszystkim to, żeby dzieci poprzez właśnie zabawę lubiły piec, kochały to robić. Taka zabawa w domu przecież z mąką, z pieczeniem, no to wspaniała, prawda, rzecz. No my jesteśmy takim przykładem, dzisiejszy dzień spędzamy w Poznaniu. Właśnie zorientowałam się, no bo też musiałam jakoś zorganizować dzieciom czas. I okazało się właśnie na internecie, że są warsztaty. A z racji tego, że zbliżają się święta, warsztaty są jakby o tematyce świątecznej, no stąd też jakby ten pomysł. Znamy te kawiarnie, odbywa się tu dużo bardzo ciekawych warsztatów. Właściwie córka jest tu w miarę regularnie, także to nie są nasze pierwsze warsztaty i zawsze jest bardzo zadowolona. Głównie jest na plastycznych, dzisiaj pierwszy raz na kulinarnych i a że ja sama nie upiekę mazurków w tym roku, bo nie będę miała czasu, no to skorzystałyśmy. Taka nietypowa trochę lekcja poprzez zabawę, co może dać dziecku? Bardzo dużo daje, bardzo dużo. Właśnie przez zabawę za każdym razem się czegoś dziecko uczy. Tak mimochodem, prawda? Bez przymusu, bez nacisku, także to jest no, super. Czy dzisiejsze warsztaty, które nawiązują do świąt Wielkiej Nocy, też tutaj miały znaczenie, że pani akurat postanowiła, aby dziecko dzisiaj zjawiło się w tej kawiarni? Tak, dokładnie tak. No właśnie córka ostatnio bardzo lubi ze mną przebywać w kuchni, piec, gotować. No i pytała o te wielkanocne potrawy. Mówiłam, co będę robiła, czego nie, bo będziemy wyjeżdżać do rodziny, więc też no, nie na wszystko będzie czas. I akurat o mazurki zapytała, o których rozmawiali w szkole. No i nadarzyła się okazja, że tutaj są te warsztaty, więc dlatego jesteśmy. Gotujemy jakieś mazurki, będziemy je ozdabiać. I aby stworzyć takiego mazurka, to co jest potrzebne? Jakie potrzebne są składniki? Mąka, jajka.
A twoim zdaniem stworzenie takiego mazurka jest trudne czy łatwe? Łatwe. Aha, czyli wystarczy wejść do kuchni, coś tam zrobić i ten mazurek wychodzi, tak? Mhm. A takie warsztaty dlaczego jeszcze twoim zdaniem są fajne? Dlaczego ci się podobają? Bo można na nich robić dużo fajnych rzeczy. Piecemy mazurki i ja nie mogę jeść orzechów i ja nie lubię tak bardzo orzechów. W takim razie, jeżeli twój mazurek nie będzie miał orzechów, to co on będzie miał? Pestki dyni, ziarna słonecznika i resztę już zapomniałam. Co możesz jeszcze powiedzieć o świętach Wielkiej Nocy? Co tobie się kojarzy może z tymi świętami? Koszyk, jajka i baranek cukrowy. Wielkanocne pieczenie mazurków dla uczestników warsztatów było niezwykłą przygodą. Jak pokazały zajęcia, nawet zwykła zabawa może okazać się wartościową lekcją. Być może mali kucharze będą doskonałymi pomocnikami podczas przygotowań do Świąt Wielkiej Nocy.